jesteśmy wielką fundacją, jesteśmy raczej grupą przyjaciół. Nie robimy rzeczy wielkich, tylko robimy rzeczy małe, ale te małe rzeczy dla nas to jest naprawdę wielka rzecz. Dzięki Wam. Staramy się być uważni, jeśli chodzi o naszą fundację Chce Mi Się i patrzeć na potrzeby dzieci, patrzeć na to, czego faktycznie potrzebują. Zauważyliśmy, że sport daje im bardzo dużo siły, daje im wzmocnienie, daje im poczucie własnej wartości, które jest im niezwykle potrzebne. Dzięki sportowi to osiągają i faktycznie są w tym sporcie nieźli, więc postanowiliśmy to podtrzymać i środki finansowe przeznaczać na ich treningi, na ich wyjazdy, nagrody i mamy efekty, tak? Dzieci są mistrzami Polski w piłce nożnej, mistrzami Polski w Unii Hokeju, jeżdżą na zawody, trenują, nawet w okresie pandemicznym udało się, że faktycznie nie porzucili tego sportu i dzięki panu Tadeuszowi Kicińskiemu, z którym też współpracujemy, związanemu z ośrodkiem, dzieci trenowały i jeździły na zawody, no bez publiczności, ale faktycznie coś się wokół tego sportu działo. Serdecznie też dziękujemy Łukaszowi Fabiańskiemu, bo on jest patronem tak naprawdę tego turnieju ogólnopolskiego już w tej chwili, że możemy to robić i Ani oczywiście też jego żonie oraz innym naszym sponsorom i Państwu wszystkim dziękujemy, ponieważ dzięki temu, że przychodzicie na nasze koncerty, wspieracie nas od tylu lat, faktycznie możemy tym dzieciakom w tym sporcie pomóc, a oni odzyskują radość życia. Jeden z naszych podopiecznych rozpoczął w zeszłym roku studia. My te studia opłacamy. To jest chłopak, który wcześniej grał w drużynie piłkarskiej Domu Dziecka, a teraz, żeby odwdzięczyć się za tą pomoc, również sam został trenerem drużyny reprezentacji Polski Domów Dziecka. On już drugi rok studiuje, chce zostać trenerem i my mu w tych studiach pomagamy, ponieważ finanse są dla tych naszych podopiecznych, młodych, dorosłych, jedną z najtrudniejszych rzeczy. Od początku roku działa w Poznaniu mieszkanie treningowe, które zostało ufundowane przez jednego z wspaniałych sponsorów naszej fundacji i dzięki temu mogła zamieszkać tam trójka wychowanków domu dziecka w Kołaczkowie. Uczą się w ten sposób dorosłego życia, samodzielności, dojrzałości, bo nagle okazuje się, że lodówka sama się nie zapełni, że mieszkanie samo się nie sprzątnie, że nic samo się nie uprasuje i nie wyczyści, więc dzielą się w tym mieszkaniu obowiązkami, dzielą się swoimi troskami, radościami. Nie jest to łatwe, ale idą do przodu i jest to chyba dla nich najlepszy sposób, żeby nauczyć się dorosłości, odpowiedzialności i dojrzałości. Specjalnie dla tego celu został stworzony we współpracy z dyrekcją w Kołaczkowie program usamodzielniania się, który będzie służył, mamy nadzieję, w przyszłości kolejnym wychowankom, już dojrzałym, dorosłym domów w Kołaczkowie, czy może innych domów. Wśród naszych podopiecznych są też osoby, które już wyszły z domu dziecka, ukończyły 18 lat i wchodzą w trudną dorosłość. Im pomagamy przede wszystkim w takim usamodzielnieniu się, w zdobyciu jakiejś pracy, w takim odnalezieniu się w tym dorosłym życiu, ale także pomagamy im w tym, żeby mogły zdobyć jakiś zawód. Także fundujemy kursy na prawo jazdy, opłacamy szkoły zaoczne czy jakieś zawodowe, a także pomagamy tym dzieciom w taki sposób indywidualny. Jeżeli potrzebują jakiejś pomocy, porady, to zawsze mogą do któregoś z nas zadzwonić i wtedy możemy porozmawiać, zastanowić się, czy potrzebna by była jakaś terapia, czy może jakieś leczenie, czy po prostu wystarczy im parę dobrych słów, które pomogą im uwierzyć w siebie. Wszyscy pracujemy, wszyscy mamy bardzo wypełnione grafiki, mamy mnóstwo różnych spraw na głowie, ale dla nas takim prawdziwym świętem jest to, kiedy możemy się zabrać za rzeczy fundacyjne, odwiedzić dzieciaki w Kołaczkowie albo w naszym mieszkaniu treningowym, zobaczyć, co można nowego zrobić. Nie mamy ani jednego pracownika etatowego, nie mamy żadnych stałych, jakichkolwiek właściwie obciążeń finansowych. Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym sponsorom, że nas wspierają, na przykład obsługa rachunkowości, to jest prezent, obsługa graficzna, obsługa scenograficzna, to wszystko są prezenty od naszych sponsorów, którym jesteśmy bardzo wdzięczni, bo dzięki temu wszyscy razem możemy się przykładać do czegoś fajnego. Jednym z naszych ulubionych sponsorów to jest nasza publiczność, bo co roku spotykamy się na kolejnym koncercie, żeby wszyscy razem zrzucić się na pomoc dla dzieci, które tej pomocy bardzo potrzebują.